58-letnia mieszkanka Głogowa w ostatnich dniach zorientowała się, że z jej konta oraz mieszkania zniknęła spora kwota pieniędzy. Wtedy zawiadomiła policję. Policjanci dosyć szybko ustalili potencjalną osobę podejrzaną, która po zatrzymaniu przyznała się do tego, że okradła swoją podopieczną. Okazało się, że zatrzymana to 38-letnia Głogowianka, która opiekowała się chorą 58-latką. Kwota, którą ukradła swojej podopiecznej, to prawie 4,5 tysiąca złotych. Sumę 1400 zł ukradła w gotówce z mieszkania, natomiast pieniądze z konta zniknęły dlatego, że wykorzystała kartę bankomatową swojej podopiecznej. Bez jej wiedzy i zgody. A ta osoba absolutnie nigdy tej karty nie użyczała swojej opiekunce. 38-letnia Głogowianka zdobyła zaufanie 58-letniej kobiety, którą się opiekowała, tylko po to, by potem bez skrupułów ją okraść. Kobieta przyznała się do winy i usłyszała zarzuty. Teraz grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Daria Jęczmionka, Wydarzenia.